Zapraszam na kulisy od innej strony, ale zanim obejrzycie, subskrybujcie Ruch TV i zostawcie łapkę w górze. Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Ja mam winszu, ja witam was serdecznie, najpierw pani młoda. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Co tam? Kurczę, no jak tam, Stefanie? No dobrze, zero stresu, fajnie jest. Zero szkoda, stresy. Że pogoda i no. Hemoglobina. Hemoglobina, mistyfikacja. Ostet, jemy dla ciebie w flachach. O, Tomek! Nie, nie, spokojnie, sorry. Spokojnie. Tam. No. Ale z drugą dostałeś, Jakub, a Tomek? Tomek był. Zresztą tu stoi auto jeszcze. Ale mega miłe w ogóle, szacuneczek. No. Dzięki. No to co, przed tym dzisiejszym szpilem w Tarasowej Górze chcesz coś przekazać? Już wtedy się już z tą salą jednorazową od miesiąca, że nie pojadę. Dobrze się złożyło. No, ale oby mi wypili dzisiaj za dwie okazje. Jasne, no to co, szczęśliwego, najlepszego... Szczęśliwej drogi już, czas. Tak, na nowej drodze życia. Stefan, co by się baba nie wykończyła, co by się Stefan też nie wykończył, ale Stefan jest spokojny, także nie będzie źle. Nie. Tam jest przysiędze coś takiego, że ślubuję, że zrobię wszystko i my tak, ja, Zrobię, tyle, ile zrobię trzeba. Co w mojej mocy. Co w mojej mocy. Tu delegacja z Ruchu Chorzów. Ja, Przepot. Co tam żeście przekazali? Że Przepot. Wyjść do mu wyrazy współczucia. Czemu mam mieć lepiej niż my? No właśnie. No i dali my wam awans dzisiaj, godą ci to może jeszcze jako prezent ślubny. My już obiecali Stepkowi. Chyba już wiesz, co będziemy świętować, co? Ja mam nadzieję, mokry. Dzisiaj wiecie, no niestety naszych kamer tam nie będzie. Dlatego nas... Ja myślałem, że przy śniadaniu mi będziesz nagrywał, wiesz? Przy śniadaniu jakiś, no, wiesz, obiadek, co coś, nie? Zjemy obiadek razem wspólnie. Chyba, że ktoś od was właśnie kamerę słuchał, jak tam, żeby jednak... Były takie akcje, co? Z tym, tylko na lotniska. Ja pamiętam jeszcze, jak na Cypr lecieli... Mariusz Stępiński. Tak, ja jechałem wtedy z koroną na obóz. I czy załapałeś na tych kulisach też, czy? Myślę, że nie, ale ja bym właśnie lecieliśmy jednym autobusem, samolotem. I pamiętam jak latał po lotnisku. No, znowu materiał konkretny, trzeba wyznać. Trzeba jakoś to zmodyfikować, no nie? Trzeba, no nie może nie być kulizny, jak to nie może być kulizny? Trzeba zawsze, musimy mieć zawsze jakieś rozwiązanie, nie? No. Szkoda, że nie tam, bo jednak nie spodobały się podobno ostatnie kulisy, że mówili... Ale powiem ci, że z ciekawości przejrzałem wczoraj i no nie doszukałem się niczego. No tam chodzi o to, że ja tam mówiłem między innymi, że miałem tam WF i jakby włodarze Gwarka potraktowali to jako obrazę, a mi nie chodziło o to, że obrazę, bo ja tam serio miałem WF, naprawdę, no. To nie jest jakby ujma, miałem tam WF i to wręcz jest podkreślenie tego, jaki klub przeszedł progres. No, przez te parę lat, tak? Jak niedawno to była jeszcze Liga Okręgowa, teraz jest to trzecia liga, tak? No, ale to już, no nie można się o nie wiadomo jakie też rzeczy, kurczę. Pewnym krokiem pani zmierzy do swojego królestwa. No jasne, czas najwyższy, nie? No. Bo za chwilę się będą pakować. No, w jaki tam strojach dzisiaj? Niebieski. Niebieski, fajnie, niebieski. Nasze na niebiesko. Barwy. Zawsze fajnie. No. My dzisiaj z kamerą niestety nie pozwolili nam tam ale jechać. To bardzo po chamsku. No, zrobili. Bardzo po chamsku. Ja się zawsze zastanawiam, czemu to są Tarnowskie Góry, czym się tak nazywają, jak tam przeca nie ma gór. A teraz już wiem, z kuli tego, że tam robią dość podwórka. No i panie, mi przykre, tym bardziej, że to pierwszy raz się zdarzył w całym moim jeżdżeniu na te wszystkie szpile. Jeździliśmy po różnych, po Rybnikach, jak też noc jakby nie przepadają za nami, nie? No co, nawet co sobie za nami nie przepadła, nigdy nic nie miał przeciwko temu. Nie było, przykro. Po prostu po ludzku przykro. Bardzo przykro. No. Tym bardziej, że te chłopcy też by się chcieli gdzieś pokonać. Wielu, na zero to dzisiaj, na zero, synek, na zero. Co by cię tam, wieżak? Mam nadzieję. Że tak ma jak to Fosa go z Bogiem i po zwycięstwo, żebyś tam ktoś tam zabetonował. Nie widzieli ta bramka. To dostajesz wasz bret i całą niedzielę na pralni spędzasz. Wypadałoby w końcu na zero zagrać. To tak cię pani Renia motywuje, ja? Że dostaniesz wasz bret. Nie tacy byli już tak motywowani. Fosa, witam cię! Co ty taki elegancki? Przecież... Aha, bo ty byłeś na tym, na ślubie. Tak, na ślubie Tomka. Stefana. Chcesz mu czegoś życzyć młodym, na Stefanowi Joli? Oczywiście, już jest mi bardzo przykro, składam kondolencje. No ty jesteś zły duch! To ty też jesteś zły duch! Podobne życzenia żeśmy mu przekazali na żywo, co będzie w kulisach? Oczywiście żartuję, nie? Super sprawa, fajnie, że...
Fajnie, że mi się udało to w tych trudnych czasach dograć. Podobno świadomi prawie obowiązków, także... Okej, ty co dzisiaj? Nie jedziesz. No słyszałeś, nie? No, słyszałem, no daj. Co ty o tym powiesz, jako doświadczony gracz? Co? Już im współczuję dzisiaj. Mówisz? Tak. To... Niech się szykują lepiej. Czyli co, na ten mecz. Być spokojnym? Myślę, że tak. No to dobrze. Wynik wiadomo jest sprawą otwartą, ale... Myślę, że będzie dzisiaj ciekawy. Szykujesz się? Ja, tutaj wszystko na tip-top musi być, bo jak ktoś się zapomni, to już raczej nikt nie dowiedzie. No, ale niedaleko jest, także jeszcze by pani Renia na koło w lezie pojedzie, nie? Ja to lepiej tak nie żartować, bo ja pani tak... Renia łatwo wybucha. Kiero, co ty tak wzdychasz? Nie, ciężki dzień. No ciężki dzień. Pracowity, szybki. Gdybyś wiedział. Masz wyraz poważny, że dzisiaj jesteś. Właśnie Andrzej nie, właśnie wydaje mi się, że dzisiaj taki luz od Andrzeju. Nie, luzu na pewno nie. Nie? Luz to będzie dopiero po meczu. Siema. Kaj ty idziesz? Siema, chuligan. Czemu chuligan? Zakazy stadionowe dostaję. Ale bez powodu, rozumiem. No, ale nie wydam nikomu. Nie wiem o co poszło, co żeś tam narobił, ale... Trzeba zapytać, ale no już generalnie jest kilka wersji, słuchaj. Których też jedna strona przekazuje. To sobie wybiorę tą, którą ja chcę. Ty da potem. Ja wezmę getty. Panie Ryja się nerwuje, nie wiem czemu. Ty Jacik, a tyś na kwarku kiedyś grał w ogóle? Nie. Tam nie, tam nie. No to weź tam. Pokaż co potrafisz. Parę razy w Tarnowskich Górach, że był, ale... Po coś tam był? Na dniach Tarnowskich Gór. A, gwarki. Ja. Fajne święto. A widziałeś nową nutę ekipy? Co, o tym mówiłeś? Nie. To nie słuchaj. Idą w dół. Zamiast pikować do góry niestety. A ty w Tarnowskich Górach byłeś? Byłem. I jakie wspomnienia? Kilka razy. No nie ciekawe. Ciężko się tam gra? Ciężko. Ciężkie najczęściej boisko jest. Ogólnie tak. Wiesz! Te mecze nigdy nie są łatwe. Mecze walki, no. Tak to mogę podsumować. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Co, na zakazy stadionowe na wszystkie mecze, czy tylko na ten mecz? Tylko na ten. Tylko te Tarnowskie Góry jakby zbonowały. To przeżyjemy to. Wygramy, przeżyjemy. Jest chyba jakaś gala dzisiaj, gala jest jakaś przejdziana, ten garnitury. Ja się już przygotował na świętowanie, tak nie zapraszając oczywiście. No to co trenerze, trzeba odczarować Tarnowskie Góry. Dokładnie. Spodziewamy się podobnego meczu, ale innego wyniku. No, to tak krótko mówiąc. Bo wiadomo, że no już próbują gdzieś tam przed meczem wszystkie siły użyć, aby nie koncentrować się na tej piłce. Mam nadzieję, że dzisiaj piłka wygra i wygramy ten mecz. No to będzie mecz walki, nie? No bo tam boisko jest specyficzne, nie da się tego ukryć, a mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, bo jakby tu też zarzuty by wobec mojej strony, że myśmy tam narzekali, że dane jest tutaj nam grać w Tarnowskich Górach, że nigdy byśmy nie pomyśleli, ale to nie było w kwestii obrażania klubu, tylko po prostu podkreślenia upadku Ruchu Chorzów, tak? No bo jakby każdy... No tak, tak, wiadomo, to było na samym początku, wtedy nie widzieliśmy co dokładnie jeszcze, mimo tego, że to już graliśmy, ale tu dalej, że tak powiem, nie było wszystko połapane, nie było wszystko dobrze zorganizowane. No i wiadomo, no, narzekaliśmy gdzieś na te boisko, bo myślę, że jest jeden z najgorszych, jaki jest w lidze. Dzisiaj też to gdzieś pewnie się potwierdzi, ale my jesteśmy na pewno dużo lepiej przygotowani do tego meczu. Wiemy, że tu walka będzie numer jeden, ale mam nadzieję, że to piłkarstwo też wystąpi i my się nim obronimy. I żeby nie było w UEFA jak tam naprawdę. Pozdrawiam ekonomik z tego miejsca. Dobra, do zobaczenia. Kibice, czy jadą? Ja wiem, że na pewno jadą, ale... Czy w licznej, czy w mniej licznej? Zawsze licznie. Zawsze licznie, zawsze musisz, to na tyczki. Musisz z nimi jechać. Musisz z nimi jechać. Są takie plany, no tak bym chciał. No. Wiesz jak jest, też trzeba z innej perspektywy teraz nagrać, no nie? Tak, z perspektywy, będzie... Tak, że będzie, wiesz, no coś innego będzie, nie? Wiesz, no to mówić masz. Jak to wiesz, jak mówię, jak ktoś ci podkłada kłody pod nogi, to wiesz, trzeba je... A wspólnie jest lepiej, nie? Przeskoczyć. No. Dokładnie. W takiej grupie to jeszcze lepiej. Formy nie wziąłem. Co ty to może właśnie posłał? Kurwa, rzeczy nie przebieram. Czy buchty zabierasz? Postanowiliśmy się tam nie przebierać, tylko jedziemy prosto stąd przebrani już i szybko zrobić swoje i wracamy. No to powodzenia panowie. Z Bogiem. No to co, dzisiaj kulisy od innej strony, co? Marcin. Tak to wygląda. Jadę na wyjazd, zbiera piwko, asceta i szal. Choby nie wiem co się działo, choby się zawalił świat, kulisy z Ruchu będą i tak.
Panowie, kto nie ma biletów, to możecie kupić sobie. Co, kolego? Wyjedziemy stąd? Były obawy, że nie. Wyjedziemy. Mam nadzieję, że wyjedziemy, że policja nie będzie robić problemów. Chcemy podopingować spod stadionu, jeżeli nie da się na stadionie. Takie są warunki, a nie inne. No to jedziemy pod stadion, nie? Jak widać, każde pokolenie jedzie, każde. A Katowice zawsze z ruchem. Ja, pięknie. Ile ty masz lat, kolego? 8 lat. Który wyjazd twój? Nie. O pierunie, no to niech zacznie liczyć, bo będzie fajny wynik. 10 ma na pewno. Jeden klub, Ruda Śląska, Gazów i Mikołów. Hej, hej, Sopienice i Mikołów. Hej, 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 Ruda, hej, Ruda Śląska. Ma się środkowi ostatnio już mówić dla was. No, to tak, żeby pan wiedział. Dwa ostatnie wagony są nasze, a to trzy nawet, a może i cztery, nie wiadomo, ale one są nasze. I kolejna rzecz, że tam gdzieś w natle będzie stało na kłonie. A Seth, wszystko jest ogarnięte, tu wszyscy mają bilety, zobacz. No to właśnie miałem to pytać, to nie jest. Jednak się udało być. Troszkę w innej formie niż zwykle, ale zawsze coś. No siemanko. Siemanko. No to co, dzisiaj w innej formie na wyjazd też? Tak jest. Ja też dzisiaj, no usłyszałem właśnie. Dzisiaj tylko po awans. No miejmy nic nadzieję, więcej. Miejmy nadzieję, tak. Nic więcej, uciekamy z tej ligi jak najdalej. Jesteśmy z wami! Niebiescy jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! Jestem! Do góry głowem! Nie śpiewaj na to pieśń! Thank you.
myślałem wczoraj, jak te wszystkie informacje do mnie gdzieś tam docierały i wiele ludzi do mnie pisało o tym, co się wydarzyło i bardzo mi się to gdzieś tam nie tyle nie spodobało, co po prostu mnie to bardziej zmotywowało do tego meczu i tak sobie pomyślałem, że fajnie by było gdzieś tam Asceta wspomnieć w tej Cieszynce i gdzieś może uczknąć trochę ludziom z Tarnowskich Gór, żeby po prostu bardziej szanowali ludzi i doceniali tego, tą pracę, którą wykonują, a tego najwidoczniej im zabrakło. Ja wiem, że awans dopiero będziemy wywalczali, ale już jedną nogą, nie? Także... Już jedną taką srogą nogą, no, taki srogi krok. Ja, tyś widział ten filmik, co obcy ci zrobili? Widziałem, no powiem ci szczerze, wzruszony, że jest, naprawdę. Dybskiemu, coś... że pokazał, to Dybski, kiedy sympatyzuje klubowi, ale nie, ciary! Nie szuka do ciary, tak mi ręce pokazuje no, ten, nie? Mega, mega. Posa, ekipa, tak jak to powiedział nasz kolega z Niemiec, to je Ruch Chorzów, to je ekipa. Kozak, sprawa! Kurde, no co to jest za przywitanie? Jezus Maria! Ej, ciężko było na tej wojnie! Fajnie, że jesteście po 18 miesiącach! Wróciliśmy! Wróciliśmy! Ej! Ale Posa, no powiem ci, wzruszony jestem, naprawdę! Słuchaj, wszystko dla ciebie, planowałem to! Fajnie, że to się udało zrobić, nie? Kurde, ej, czekaj, włosy! Ja się nie wytłumaczę z tego! Ej, włosy mam, Kowal, nie wytłumaczę tego. A ja szminkę, co jest? Zmywaj ją. Dobra, zobacz, przyjechaliśmy z tej wycieczki. Veni, vidi, vici. Idziemy się kąpać. Yeah!